Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Vice City. Ja bujam się teraz przy moim domku, atmosfera jak zawsze, miliony strzałów, nie mam zielonego pojęcia skąd dochodzące. Ewidentnie teren mojej willi jest polem aktywnej wojny, która nawet nie wiem skąd dochodzi, nie wiem o co się biją, nie wiem kto to wygrywa, a kto przegrywa. Ale szczerze mówiąc, w której wojnie tak naprawdę wiadomo dokładnie o co chodzi. Najgłośniejsze te strzały są w mojej piwnicy, mimo iż nikogo tam nie... Dobra, przepraszam, był jakiś jeden członek mojej ochrony, który napieprzał przed siebie bez większego sensu i opamiętania. Tak więc nie rozumiem do końca o co tutaj chodzi, ani co się dzieje, ale chyba muszę się po prostu z tym pogodzić, że przy tej willi non stop będzie słychać strzały i tyle. Witam was w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że dobrze wam mija dzień. Możecie się podzielić w komentarzach, czy przydarzyło się wam dzisiaj coś fajnego i chcecie się pochwalić, czy może coś beznadziejnego i chcecie się wyżalić. Proszę, ci, którzy mieli fajny dzień, pocieszcie tych, którzy mieli słaby, a ci, którzy mieli słaby, przyjmijcie pociechę i ewentualnie pogratulujcie tym, którzy mieli dobry dzień. I takim sposobem zrobimy mały transfer miłości i pozytywnej energii z jednego do drugiego i wszyscy będą zadowoleni. I wtedy będziecie mogli zostawić lajka, jeżeli lubicie serię. Ja wbijam do klubu Malibu po wcześniejszym zapisaniu gry, chociaż chyba zrobię to nawet dwa razy, bo mi się przewinie godzina. A zresztą... Nie, dobra, denerwuje mnie trochę ta noc. No i... A to już trudno. Los wybrał, gramy misję w nocy. Skombinowaliśmy już chłopa, który nam otworzy safe. To teraz przydałoby się dowiedzieć, jaki safe mamy zamiar otworzyć, więc let's go. Strzelec. Wow, to może opisać absolutnie wszystko, co robię od początku Vice City. Hey Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick 'em up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, ow. Że ten chłop ma zespoloną szyję z brodą. Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Mhm, rozumiem, że misja z klubu Malibu... A my najszym pogadaj z Philem Cassidy. Te misje koncentrują się wokół zebrania ekipy do napadu, a potem wykonania tego napadu. Niewątpliwie, jeżeli uda mi się, o super, ten napad wykonać, to będę bogatszy o całkiem dużą ilość pieniędzy, za którą, uwaga, co zrobię, kupię kolejne biznesy, żeby robić kolejne misje, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. I takim sposobem zostanę królem tego pieprzonego miasta. A jak Sony tutaj przyjedzie, to będzie mi mógł postać lizaka czereśniowego. Nie, wiecie co? Jebać, wiśniowego, bo są kwaśniejsze. Taki będzie jego kwaśny los. Będzie mi ssał lizaka dniami i nocami. Aż w końcu lizak się wyssie i zostanie tylko patyczek. I ten patyczek okaże się być bronią, która zakończy jego życie. Czy wydam tomik poezji? Tak, rozważam to. Czy mam na to sponsora? Prawdopodobnie zgodzi się... No może Red Bull, ponieważ to jest tak popierdolona akcja, że ci co skaczą ze spadochronami nad Warszawą, mogą się schować. Nie wiem, jak szalonym trzeba by być, żeby dać mi prawo do pisania poezji. Chociaż w sumie, jeżeli kurwa Jaś Kapela może się nazywać artystą i żądać pieniędzy od ludzi, to ja też. Lecimy do Ammunition na strzelnicę. Swoją drogą, nie ma tutaj chyba czegoś takiego jak testowanie broni. O nie, policjant się mnie boi. Dobrze, na kolana z Silizaka. Gdzie mamy Phila Cassidy'ego? O dobra, jest jakaś strzelnica. Może jednak da się tutaj postrzelać. Słuchaj, mordo, bo chcecie wynająć, jakby mówią, że jesteś najlepszym strzelcem, co jest kłamstwem, bo to ja snajpię pistoletem, ale dam ci szansę. O Boże, jak to wygląda, nie? Czemu tak do zmiany? Chowa. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. Jaki on niski, o nie! O, był blisko ssania lizaka. O, pojedynek strzelecki? Czemu mam wrażenie, że go wygram? Nie jestem pewien. Moja myszka i klawiatura jest lepsza niż jego ręka. Zestrzel tyle celów, ile zdołasz, zanim skończy się czas. No dobra, okaże się w takim razie, kto jest lepszy. Kiedy... O kurwa, nie miałem myszki na grze. Kiedy upłynie czas albo skończy się amunicja, runda dobiegnie końca. Dobra, nie mam zbytnio odrzutu. Najbliższy cel jest wart 1 punkt. Środkowy 2. Uwaga, ostatni 3. Najbardziej... O kurwa, ja to jednak znam się na giereczkach, moi drodzy. Aby opuścić rundę, naciśnij T. Pierdole, nie będę opuszczał żadnej rundy. Zwariowaliście? Jeśli podczas zawodów opuścisz, nie zaliczysz misji. No, dlaczego miałbym to robić? Ostra amunicja.
Dobra, lecimy w takim razie. Zobaczymy jak to się skończy. Gdzie są te kurwa cele? Czy one będą tutaj jakoś jechać? Czy ja mam tak jakby zestrzelić całe te cele, czy... Nie jestem do końca pewien. Każdy kawałek tego celu muszę zestrzelić. Wynik 6. Okej. Okay. Każdy z tych celów ma odpowiednią liczbę kawałków. 5 kawałków do zestrzelenia. Nie są, powiedziałbym, jakoś specjalnie wymagające te strzały. Jedyne, co mnie ogranicza, to jest amunicja, którą muszę przeładowywać chyba. Ale mogę się mylić. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Nie zdąży przejechać cały ten manekin, a ja go już tutaj rozwalam. Tylko muszę się, wiecie, wkręcić w to wszystko. Jaki wynik będzie miał on? A, wynik do pobicia 60, co? No dobra, jak na razie idzie mi chyba nieźle. Całkiem nieźle, bym powiedział. Wynik pierwszej rundy. Idź do startu miejsca. O kurwa! Okej, okay, będą rundy. Jak na razie nastukałem ponad połowę wyniku, który muszę mieć, żeby wygrać wszystko. Co teraz, zmiana broni? Będę musiał do jakiejś... O, proszę, proszę. Rozumiem, że teraz będzie coś bardziej zaawansowanego. Kiedy upłynie czas albo skończy się amunicja, runda dobiegnie końca. Dobra, czyli faktycznie amunicja mnie ogranicza, ale bardziej mnie wkurwiało przeładowanie. Każdy cel wart jest jeden punkt. Ty, no to ile ja tam potrzebuję? Nie wiem nawet ile potrzebuję. Dobra, muszę szybko jeździć myszką i powinienem dać radę. Gdzie są moje cele? Raz, dwa... Ty, a tutaj jakieś ostre suki w takim razie się znajdują. Czy muszę patrzeć, do kogo strzelam? Chyba nie. Tak mi się wydaje. Najważniejsze jest to, żeby nie marnować amunicji na nietrafienie w cel, wiecie? To chyba będzie najbardziej kluczowe. Nawet za bardzo myszką nie muszę ruszać, żeby to wszystko zestrzelić. Muszę też patrzeć, kiedy jaki przyjeżdżę, żebym wiedział, ile mam czasu na zestrzelenie go. Ile ja tego już pokonałem? Dobra, nie trafiam każdego, bo jestem frajerem. Obszar czysty, 79, kurwa, ja już go pokonałem, jakby wynik do pobicia 60. No gościu, to jest jakaś miękka faja, co ja jeszcze mam zrobić? Zestrzelę tyle celów, ile... Ja już nic nie muszę robić! Mogę tutaj siąść i zacząć walić konia na środku strzelnicy, najwyżej mnie wyrzucą, ale będzie to mocny pokaz siły. W tej rundzie każdy cel jest wart jeden punkt. No to już się domyśliłem, że jest wart jeden punkt, ale będą tylko w tych trzech oknach, czy... By jak to działa? Nie wiem, ile mi amunicji zostało nawet. O kurwa, dobra, te jakoś tak szybciej jeżdżą, halo. Dobrze, że już nastukałem tyle punktów, ile powinienem nastukać, żeby mieć, powiedzmy, wygraną w kieszeni. Ten zaliczony. Gdzie jeszcze będziecie jeździć? Jeden, dwa, trzy... Oj, oj, oj. Jakby on się chwalił swoją celnością, a co z jakby z prędkością oddawania strzałów? Zresztą, co ja się tutaj... Nie muszę się nawet starać. Skurwiałe są strasznie te manekiny, bo one wyjeżdżają tak kawałeczek i się od razu chowają. Denerwujące. Prawdziwa wojna tak nie wygląda. Chowają mi się, kurwa, jakieś kartony tekturowe i tyle. Tamta jest najłatwiejsza do zestrzelenia, bo jedzie tak pięknie do góry. Koniec czasu. 100 punktów, suko! Ile będzie rund? Nie mówcie mi, że więcej niż 3, to nawet nie ma sensu. Hehehe, 100 punkciorów, kurwa. I co tam ludzie w komentarzach? Pobijecie 86% celności. Jakbym się skupił, zrobiłbym to na stówę, zdecydowanie. Ale wiecie co? Ja wiem, że mam wielkie cojones. Nikt nie musi mi tego już udowadniać, ponieważ powiedział mi to ten Englando Enrico Capibara LST. I mi to wystarczy. Dobry wujek Big Cojones już dał mi tutaj aprobatę swoją, dlatego ja już się czuję tutaj wygranym. Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. O, nawet nie mężem, tylko żoną. To widzę jeszcze bardziej progresywne, niż sobie to wyobrażałem. Okej, okay, cieszę się, cieszę się. Pomijając fakt, że na twoich włosach najlepsi surferzy świata mogliby być rekordy fali, o to wyglądasz na całkiem rozsądnego człowieka. Ale składanie mi takich propozycji jest absolutnie niemoralne i w czasach, w których dzieje się Vice City, zdecydowanie nielegalne pod kątem, powiedzmy, wzięcia takowego ślubu, nawet w urzędzie chyba. Tak więc zdecydowanie nasz kolega specjalista od strzelania nie tylko umie strzelać do celu, ale też strzelać, jakie prawa zostaną przepchnięte. Też nie wiem, czy w stanie Floryda akurat, bo to jest takie niby Miami, czy w stanie Floryda mieszane małżeństwa są dozwolone. Tam z tego co wiem, jakiś tam gubernatorem Florydy jest chyba republikanin i republikanin, każdy pierwszy lepszy, raczej nie będzie zbyt szczęśliwy z takich mieszanych małżeństw. Dobra, mam cel do drukarni wyznaczony, w sumie co mi szkodzi tam zahaczyć, żeby wybrać moje pieniądze, które mi się należą za absolutnie nic nie robienie. Skombinowałem im matrycę, chcę mój hajs. Nawet jest tutaj samochód, który tu poprzednio zostawiłem, to jest intrygujące. Czy ja mogę zebrać te pieniądze tak? Nie, nie mogę niestety. Dobra, poprzednio, kiedy skończyliśmy odcinek w tej okolicy... Uuu, telefon! A kto tam?
O, proszę, proszę. I nawet jestem niedaleko tego payphone'a. Dobra, to ja sekuracyjnie zapiszę sobie tutaj gierkę. Znowu będzie chyba noc. Nie, dobra, mamy idealnie środek dnia. Nie wiem, jakie wziąć auto, szczerze mówiąc. To jest trochę rozpieprzone. Jeżeli mi się przyda podczas misji, to mogłem się właśnie udupić. Ale hej, przynajmniej się nie dymi. Dawno nie miałem żadnej misji, która polegała właśnie na pojechaniu do budki telefonicznej, więc w sumie jestem podekscytowany. To są płatne zabójstwa. Tak więc będzie jakaś lekka odmiana od strzelania do celów. Tym razem będę strzelał do ludzi. Zdecydowanie mój preferowany cel. Ta budka jest tam dalej, tylko sobie to źle zaznaczyłem. Ajajajajaj. Kurwa, tyle zielonych tutaj na środku jest. Dobra, budko, nie trzęś się tak. Wiem, że jesteś podjarana. O co chodzi, co się dzieje, co robimy, kto umiera. Strzelanina, kurwa. Misja pierwsza, strzelec. Misja druga, strzelanina. O, okej, okay. Intrygujące. Weź na teren fabryki, na dachu dojdzie do transakcji. God damn! O, cholera jasna. Dobra, chłopaki, czy ja mogę wam auto rozpieprzyć i ono eksploduje za chwilę? Tak, zdecydowanie tak się stanie. No dobra, sprawa jest prosta. Muszę ich wszystkich zamordować. Najlepiej zacząć już tutaj na wejściu. Nie wiem, gdzie są kolejni przeciwnicy. O, tutaj jakiegoś jednego widzę. No umieraj, proszę cię. O, dostaniesz kurwa w nogę. Tamtemu odgryzę głowę. Cherry popper. Popping a cherry to przecież jest takie angielskie sformułowanie na odebranie komuś dziewictwa. Cóż no, ja moje dziewicze pociski w tym mieście wystrzeliłem już dawno temu, więc nawet nie ma o czym gadać. Czy tutaj się przeładowuje w tej grze? No właśnie nie. Za każdym razem wracam myślami do tego, czy jestem w stanie przeładować i okazuje się, że nie do końca. Skurwysyny, co wy sobie wyobrażacie? Zaraz was tak tutaj wysadzę, że was matka nie pozna. Wiecie dlaczego? Ciało będzie zniszczone, kurwa, zęby będą wyrwane, więc nawet po zapisach dentystycznych, kurwa, nic nie rozkminicie. A twarzy po prostu nie będziecie mieć. Ja pierdolę, jak tam morduję z tego karabinu. Że jest w ogóle zasięg obrażeń na taki dystans. Jestem pod wrażeniem. Kto jeszcze? Gdzie są jeszcze wrogowie? Nasłuchuję pocisków. O, o, tam jest jeden. Dobra, nie będę celował, bo to mnie tylko udupi. Oj. Czubek główki wystawiłeś, kolego. Czubek główki. Kurwa, gdzie ta transakcja w ogóle ma miejsce? Morduję tutaj masę ludzi w tej chwili. Dostają totalne headshoty. Ty, ten jeszcze żyje? Nie, to jakiś inny kolega chyba. Dobra, ten umiera. Chuj, no nie tędy, ewidentnie nie tędy. Straciłem ledwo tam, nie wiem ile, 35 mojego armora do tej pory. Autentycznie, jeżeli ktokolwiek w tym mieście ogłosi się dobrym strzelcem, to ja kurwa przyjdę i im pokażę, co to znaczy być dobrym strzelcem. Nawet M4 nie potrzebuję, ale zmienię sobie broń na tego MP, żeby po prostu szybciej sobie pobiegać. Tutaj jeszcze ktoś był? Słyszałem kogoś? Nie. Nie. Tam na dachu może? Tutaj? O, tam jest jeden. Plik! O nie, uchylił się. Plip. Uwielbiam odgłosy tej broni. Jakby, ja wiem, że M4 jest skuteczniejsza i lepsza, ale ja po prostu kocham odgłosy tej broni. Ten jak się kurwa skąpił tutaj, wow. Kozakiem jesteś, jesteś prawdziwym kozakiem. Kurwa, jak ja mam tam wejść na górę? Chyba tamtędy być może? Tak, tak mi się wydaje, że taka popieprzona ta trasa jest. Nie wiem, wykorzystajmy nasze nowe wzmocnione nogi. Koledzy z misji ratunkowych w karetce wzmocnili moje nogi. I teraz jestem kurwa niepowstrzymany. Plop. Plop. Boże, jedyny. To jest zniszczycielska broń. Przecież mając tego MP można by przejąć świat. Dosłownie. Mam wrażenie, że nic nie jest gotowe mnie powstrzymać. Nic nie jest w stanie mnie powstrzymać nawet. Już chuj z gotowością. Ktoś może być gotowy, ale co z tego, jeżeli to jest fizycznie po prostu niemożliwe. Nie wiem, czy ktoś do mnie tutaj jeszcze strzela? O kurwa, ty co robisz wewnątrz tego loda? Zrób mi ludę. No on sobie zrobił ludę. Samoczynnie, tak się kurwa wygiął. O, i mamy tutaj helikopter. Coś się na ulicy też... O kurwa! Dobra. Ale się wykurwiłem, Boże, nie... Zrób mi ludę. O Boże, nie! Jak do tego kurwa doszło? Nie sądziłem, że tam ktoś jeszcze jest! Niech widzi, kurwa, jeszcze raz muszę ich wszystkich mordować, o Boże! Dobra, kurwa, trudno się mówi i morduje się ich dalej. Ten się schował, tego kurwa zastrzelę. Boże, jeszcze raz ci wszyscy ludzie do zabicia. Dobra, ale teraz to pójdzie 100 razy sprawniej. Dokładnie znam ich lokalizację, dokładnie wiem kurwa wszystko o nich. I wiem, jak nie marnować czasu. W sensie wiem, w którą stronę mam iść i kogo gdzie załatwiać. Po. Dobra, okej, okay. Tutaj skaczą, umierają. Ktoś jest w tej ciężarówce, a ta ciężarówka zaraz pierdolnie. A, nawet nie musi pierdolnąć. Aha, dobra, tutaj trzech siedziało, dobrze.
Dobrze, że w końcu wygoniłem ich z wnętrza, strzelając po prostu do tego pojazdu. Pa, 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 pa. Dobra, idzie nieźle, ale denerwujące. Dobrze, że ta misja nie jest jakaś taka długa i rozciągnięta. Byłbym bardzo zły. Byłbym bardzo, kurwa, zły. Ktoś tu siedzi? Nie, na szczęście nie. Dla waszego dobra nikt tam nie siedział. O, tam jeszcze dwaj kolejni koledzy czekają na śmierć z mojej ręki. Z moich dwóch rąk w sumie, bo w dwóch rękach trzymam. Cieszcie się. Macie okazję zginąć z moich dwóch rąk. Najlepsze bronie tutaj są mimo wszystko na dwie ręce. Ty kurwa, a jak się strzela z tego szpasa? Jak sobie kupiłem, a nawet nie wiem jak on napierdala. Na pewno nie będzie tak dobry na duże dystanse. I chwilę potrzebuję, żeby się rozkręcić. Chyba wolę mój snajperski karabin automatyczny. Tam mamy kolejnych, tutaj jeszcze był, tam się właśnie ustawia dwóch, ale oni już nie żyją. Po cholerę w tej grze jest przycelowywanie, wytłumaczcie mi, po co w tej grze jest kurwa przycelowywanie, nie wiem. Jeżeli ja strzelając z tego mam taki kurwa odrzut, a strzelając z tego mam taki odrzut nieistniejący, to mam wrażenie, że to jest definicja tego, że chce się lepiej, a wychodzi gorzej. Myślisz, że będziesz mógł lepiej wycelować przeciwnika w takiej sytuacji? Nie, nie, nichuchu. Lepiej po prostu z biodra napierdalać. Celowanie jest dla frajerów. Dla frajerów i debili. Fake and gay. Stare, dobre, fake and gay. Bez tutaj oczywiście żadnych konotacji do hejtowania jakichkolwiek grup społecznych, żeby nie było. Tam była kamizela, czy ja powinienem ją zabrać? Dobra, nie no, jak już wiem, jakie zagrożenie na mnie czyha tam i że oni po prostu momentalnie są w stanie mnie rozpierdolić, to tam, nie wiem, no nie mam, no mam granaty, ale nie mam niestety przy sobie granatów. Mógłbym go tam wrzucić i ich rozpierdolić, tego też niestety nie mam, więc pozostaje mi tylko jakoś ich wypłoszyć stamtąd, albo zajść od odpowiedniej strony. Dobra, mam tutaj znowu kolegę od Zrób mi luda. Żyje, nie żyje, dobra, postrzeliłem ci gałę. I możemy lecieć przed siebie. Amunicji dużo tutaj zużywam, ale to nie jest żaden problem, kurwa. O, tutaj już widzę jednego. O, kurwa, cyk, frajerzy. Teraz to ja mam was. A to akurat ten kolega, który jest tutaj z prawej strony, mnie postrzelił wtedy. Bom. No tak, oni sobie tutaj deala robią. Ja się im po prostu wjebałem w deala. Pięć różnych osób zaczęło do mnie strzelać. Się nawet, kurwa, nie dziwię. Dobra. Przynieś towar na lądowisko dla helikopterów. Dobra, wiecie co? Jest opcja, że wypierdolę się jak mały Maciuś lecąc z tym helikopterem, bo właśnie pierwszy raz lecę helikopterem w tej grze. Ale chuj, spróbujemy. Boję się. Autentycznie się boję. Nie wiem do końca, jak się tym poprawnie steruje, ale chyba idzie mi nieźle. O nie, nie. Daleki widok poproszę. Kręcę się dalej tymi bumperami i tym... Kurwa, no jak zabawką. Lepiej się już chyba latało tymi małymi zabawkowymi, kiedy wysadzałem budynek, mam wrażenie. Ale to cholerne lotnisko. Ja mam pytanie. Czy zacznie mnie znowu ścigać momentalnie policja? Te wyścigi sobie tutaj robią. Jakieś derby, normalnie. Widzicie? Policja goni parę aut, jadą gęsiego. Co się tutaj odpierdala? Mówiliście mi też, że na dachu mojej kryjówki, czy coś takiego, jest dostępny helikopter, jeżeli chcę sobie gdzieś polecieć, ale... Tak niepewnie... 16 tysięcy dolarów, kurwa! Wow, okej. Okay. Nie spodziewałem się aż takiego zarobku, ale spoko, nie będę narzekał. Mamy tutaj też małpę, którą mogę sobie zebrać. Ta sekretna paczka, ukryta paczka. Niestety, nie mogę wsiąść do żadnego z tych dużych samolotów. To już niestety wiem, bardzo mnie to smuci. No ale cóż, no, wydupcamy stąd w takim razie. Ty, no nie tak źle jest w sumie sobie polatać takim normalnie helikopterem. Obejrzyjmy nasze inwestycje z dachu. Jakby jedyna inwestycja, którą w sumie chcę w tej chwili obczaić, to jest moja willa. Mówiliście, że chyba tam jest helikopter, albo na jakimś innym dachu mam helikopter, z którego mogę korzystać? To jest w sumie dobra wiadomość, bo nie będę musiał zapierdalać wszędzie samochodem i sobie trochę pooglądamy. Ale teraz mamy idealnie okazję zobaczyć, jak dziwnie by to wszystko oglądało. Ty no mam kurwa helikopter na dachu. I mojego Maze'a tutaj, którego mogę pokonać. Ale jaja. Dobra, zapamiętam na przyszłość. Jak dziwnie by wyglądało to miasto, gdybym w tej chwili widział wszystko. Nie byłoby tej mgły, ja bym miał widok aż po horyzont. Tak, ta gra by była oczywistym, jakby była tak mała na pierwszy rzut oka, że aż by było to nieprzyjemne do oglądania i do grania, mam wrażenie, więc... Dobrze się skończyło, że zrobili tego moda na mgłę, bo mam wrażenie, że usunięcie tej mgły to był taki typowy przykład. Chcieli dobrze, a wyszło chujowo. Oj, dobra, dobra, lądowanie, kurwa. Każdy teraz się będzie pytał, co za pojeb zostawił helikopter z kluczykami na ulicy. A wiecie co? Ja jestem tym pojebem. I to jest naprawdę wysoki poziom pojebania, ponieważ... No taki helikopter nie wiem ile jest warty, ale no obstawiałbym, że paręset tysięcy dolarów. Ale spoko, mam drugi na dachu. Wiecie co? Ten nawet nie jest mój. Zabiłem ludzi, żeby go zdobyć. Dobra, chłopaki, panie i panowie, co teraz się tutaj będzie działo?
Kierowca, okej. Okay. Kolejny członek ekipy. Things are starting to come together. Mamy tego naszego, here. Kurwa, what's the plan, gnoma Tommy? Keep od strzelectwa. The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart talking law school chum. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Chyba będę musiał też mu pokazać, hey, co potrafię. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Oh, no, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. Naprawdę? Chcecie się ze mną ścigać? Mistrzem driftu? Królem kierownicy? You Tommy? Of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if, and only if, you can drive properly. Leave me alone, and I'll never forgive you. Okej. Okay. Powiem wam, gdyby Baby Driver miał takiego głównego bohatera, to ten film na pewno by nie odniósł takiego sukcesu, jaki odniósł. No ale dobra, chuj, no ścigam się z nim. Czym ja kurwa jadę? On ma jakiegoś muscle cara, a jakieś gówno, mam wrażenie. Dobra, okej. Okay. Moje pytanie brzmi, czy mogę go zabić? No nie byłaby taka zła opcja, ale jeżeli go obiję, nielegalny wyścig uliczny, o kurwa, dobra. Nie, załatwię sam siebie, a co jeżeli go aresztują? O kurwa, nie, przepraszam, będą ścigać tylko mnie, oczywiście, kurwa. Zgubił bagażnik, dobra, drugie miejsce, czas wyścigu 23 sekundy, nalajcie tam radę. O kurwa, dobra, lampy jakieś takie mocniejsze niż zwykle na tej trasie. Skurwiel podmienił lampy. Miałem w głowie trochę inny przebieg tego wszystkiego, dobra. Oj. Dobra, on ma dość jakby, powiedziałbym, nie wiem, silne auto. O kurwa, ale zjebałeś, typie. A jak go wywrócę? Nie, jego śmierć może niestety zakończyć przedwcześnie tę misję. Trochę jest szybki, no trzeba mu to przyznać. Policja nas goni, dwie gwiazdki. Ciekawe jest to, że mogę zamordować człowieka na oczach policjanta i nie będę miał właściwie żadnych konsekwencji, bo on mnie po prostu oleje, ale jeżeli jest wyścig uliczny, nielegalny, to od razu, kurwa, się odpalają i aktywują. Kurwa, czy ja wygram ten cholerny wyścig, czy nie? Jakby, nie wiem, ile jeszcze checkpointów mi zostało, ale zaczynam się powoli obawiać. Może powinienem przestać próbować go zabić. Może to jednak nie jest najlepszy pomysł i taktyka. Nieważne. Ale widzicie, mogę mordować ludzi na chodniku i policja jakoś jakby nie zwiększa poziomu poszukiwań. Mają wysrane na ludzi. Tylko samochody ich interesują, bo wiecie, jeżeli ktoś się nielegalnie ściga, jest duża szansa, że będą to robili dobrym samochodem, a policja pewnie przytuliłaby chętnie taki dobry samochód. Dobra, koniec obijania. O ty skurwysynu, jak możesz tak nieczysto jeździć? Obrócił mnie, T-Bone'a mi zrobił. Ja ci zaraz Bone'a odpierdolę, oj poczekaj. Gdzie jest kurwa moje SMG? Jak ja mam z tego strzelać teraz tak, żeby go zabić? Żeby kurwa zabić. Nie wiem, czy on będzie chciał ze mną współpracować, jeżeli w ramach, powiedzmy, pokazania, co potrafię, postanowię go zastrzelić. Ale tutaj już jest koniec wyścigu, czy... Wow. Ja pierdolę, kurwa. Dostałem takiego gonga od policji, kurwa, czułem się jak kula bilardowa na stole odbijająca się od bandy, tak mnie dupło. Dobra, okej. Okay. Czas skupić wszystkie moje samochodowe mięśnie i chyba przestać, ja jakby nie mogę go spychać, bo gość ma niesamowicie wytrzymały samochód, od którego ja się tak odbijam, że to się źle dla mnie kończy niestety, tak więc zobaczymy. Dalej policja mnie będzie ścigała i nadal będą wkurwiać jak szaleni niestety, ale chyba nie jest najlepszą taktyką spychanie go. Niestety on ze swoim betonowym biurokratą, tak pewnie nazwał swoje auto, ma naprawdę dużą siłę, jeżeli chodzi o spychanie mnie na bok. Ale dobra, wyprzedziłem go już, zyskałem przewagę. Muszę się skupić tym razem, o dziwo, i czuję się wręcz niekomfortowo mówiąc to, nie na mordowaniu, a na jeżdżeniu. Zwykle, kiedy prowadzę tutaj samochody, no to jakby jedno i drugie ma dla mnie znaczenie. Łączę te dwie sztuki, żeby stworzyć moje ostateczne dzieło.
mordu i samochodu. Ale tutaj raczej się muszę skupić na umiejętnościach jeździeckich. Kurwa mać! Oj, super umiejętności jeździeckie, ale jaja. Gdzie on kurwa jest? Zaraz za mną, co? Straciłem całą jebaną przewagę. No dobra, trudno się mówi. Przejadę jakiegoś staruszka i zasuwam dalej, no. O, nie, tylko nie lampa. On ma jakieś takie... O Boże, o kurwa, o nie. Jezus Maria, oj, super. I teraz? O nie, on też się zajebał na drzewie. Dobra, on chyba się już nie ruszy. Dobra, okej. Okay. Nie, dobra, przepraszam, zresetowało go chyba, albo sam się zresetował. Zaczął pewnie cofać po prostu i zjechał z tego kwiatka, ale było to piękne. Dobra, dziękuję ci, Boże. Bóg samochodowy. Dziękuję ci, o przenajświętszy dieslu. Święty diesel, patron samochodów i wyścigów ulicznych. Kurwa, już się dymie. Autentycznie, gliny w tym mieście, jeżeli tylko zobaczą, że ktoś łamie prawo, które akurat dzisiaj im wylosowało koło fortuny, to są gotowi zabić w imię chronienia tego jednego prawa, o którym mowa. Wiecie, o co chodzi? Tak jak ekipa Freeza decyduje, jaki kolor jedzenia wpierdalają danego dnia i decyduje koło fortuny, no to policja w Vice City kręci rano kołem fortuny i losuje przestępstwo, za które będą zabijać. Nie ma tutaj żadnego gliny, który się we mnie wpierdoli intensywnie? Nie wiem nawet. Dobra, super zakręt udało mi się tutaj obrać i wygrywamy, kurwa, wyścig. Teraz, łącząc sztukę mordu i wyścigu. Okej, I'll drive for you, but please treat me bad. O, okej, tak się lubisz bawić. Ja to szanuję. Też się tak lubię bawić, aczkolwiek nie wiem, po której stronie wolę być. Obrażanego czy obrażającego. O, Boziu, Boziu, Boziu. Ile mamy pieniędzy? Mamy 78 tysięcy. Pozwólcie, że ja jeszcze raz sobie rozkminię moją mapkę rzeczy, które mogę kupić. Czy jest jakaś miejscówka, która nie kosztuje tony hajsu, ale jest ważna i mi się przyda, która nie jest tylko miejscem do zapisu? Mamy tak, studio filmowe za 60 tysięcy, mamy te taksówki już kupione, mamy jakieś Sunshine Auto za 50, to akurat nie brzmi jak taka zła opcja, mam całkiem sporo hajsu, 16 tysięcy kurwa za misję dostałem przed chwilą od tego płatnego zabójcy, która była easy jak jebanie, tylko się nie spodziewałem nagłego ataku. I poza tym mamy jeszcze klub Pole Position, gdzieś tam na dole, na południu, gdzieś w tych okolicach widzę. Tutaj. Ten klub Pole Position, z tego co widziałem, nie jest jakby zbyt trudny do ogarnięcia. Jak się tutaj umieść punkt nawigacyjny? Lewy klik. Kurwa, nie działa, nieważne. Tym sobie umieszczę. Jedźmy kupić ten klub, ponieważ to się wydaje być niezbyt drogie, jak na możliwości, które potencjalnie mi zapewni. I zobaczymy, co tam się dzieje. Wiem, że wyczytałem sobie, że misje dla tego klubu nie są jakieś zbyt specjalnie skomplikowane i długaśne. Dlatego zaraz się okaże, jak wygląda kwestia tego klubu. Że tam chyba, nie wiem, trzeba jakby jakaś ostra suka musi nam zatańczyć. Musimy wydać tam chyba trochę hajsu i już? Ten klub zaczyna dla nas zarabiać? Nie jestem pewien, ale kupimy sobie kolejną nieruchomość. Jakby pytałem się was o porady co do nieruchomości, kupowanie, którą kupić, którą się opłaca, którą nie. A finalnie wystarczyła mi jedna informacja, że muszę mieć tak większość, że kupienie równa się misje. Jeszcze moje dzisiejsze odkrycie, że są mi potrzebne do progresowania głównej fabuły. I równie dobrze mogłem nigdy nie zadawać tego pytania o to, co kupować, bo jakby odpowiedź przyszła sama. Ależ ja pięknie jeżdżę. Jestem mistrzem kierownicy. Wirtuozem wirażu. Dobra. Hello, Pole Position. 30 tysięcy, stać mnie. Tanie to w ogóle jest, kurwa. Klub za 30 koła? Czy za dom trzeba wydać 10 razy tyle? Dobra, mamy miejsce zapisu. Ja sobie zapiszę bardzo chętnie, którą mamy godzinę. 11:20, idealny czas na klub ze striptizem. Co my możemy tutaj robić? Czy my w ogóle możemy coś tutaj robić? Wiem, że było powiedziane, że jakieś tutaj właśnie ostre suki mogą tańczyć. Dostarczono strój do sklepu, okej. Ja chyba jakiś taniec, o właśnie, ostra suka może mi tutaj tańczyć. Czy ja mam jakieś inne opcje? Mogę, nie wiem, rzucać jej hajsem? Boże, nie, te jej majtki, jak one się krzywią. O Boże, jaką ma płaską dupę, nie! Jak to kurwa straszliwie wygląda! O nie, jej dupa wygląda. Ja jestem stripteaserem od urodzenia. Mam lepsze ruchy od niej? Nie! 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 To tak źle wygląda! Jak ona tańczy, kurwa? Co ty, kurwa? Ten regips stawiasz na stelażu? Czemu ma taką płaską dupę? Ona nie ma dupy praktycznie.
Nic tu nie mogę zrobić poza siedzeniem znudzony. O nie! Jak ona się powyginała tam, ja pierdolę. Mogę się napić, kurwa, dajcie mi się napić. Jak się tutaj pieniądze wydaje? Jest jakiś przycisk do wydawania pieniędzy? A może jakieś inne dziewczyny? Tutaj cokolwiek? Nie, no kurwa, nie mogę tutaj nic zrobić. Na chuj mi ten klub jest? Nie wiem, może zablokowany jakoś jest, może później będę miał tutaj jakieś nowe opcje, ale jak na razie wychodzę stąd biedniejszy o 30 tysięcy i z traumą. O Boże. No dobra, no klub nie, jakby... Chuja mi dał ten klub, trochę zmarnowane pieniądze, ale mówi się trudno i jedzie się dalej. Którą mamy minutę odcinka? 30. Czy ja mogę jeszcze coś zrobić rozsądnego w tym odcinku, ponieważ nie chcę ich przedłużać. Teraz akurat chcę sobie nagrać 3 odcinki, takie trochę na zapas. Nie wykluczam, że późniejsze będą trochę dłuższe, ale w końcu muszę podjąć odważną, męską, dorosłą i poważną decyzję. A co to jest? A ubranko, ty właśnie, ja mogę tutaj zmienić sobie jakiegoś ciucha. Na co? Może na ten garnitur? To jest Rafael. Okej, dobra. O, w tym sobie bardzo chętnie pobiegam. Muszę zapamiętać tą miejscówkę, gdzie ona się znajduje. Do góry i w lewo niskietki. Swoją drogą przywróciłem starej kuchni. Bo mi się jednak nie podobało to, jakie były niskiej jakości. Te nowe może są trochę takie cukierkowe, ale są nie. Dlatego no, mamy trochę kurwa krótsze odcinki, ale to wszystko jest w dobrym, większym celu właśnie tego, że muszę zbudować ten komputer i chcę sobie 3 odcinki zapasu nagrać, żeby mieć 2 dni wolne, albo jeden chociaż cały wolny dzień na backup i przerobienie tego komputera na nowy Shiz, bo mam tam, o wow, mam do zamontowania właściwie wszystko nowe. Płyta główna, procesor, formacik wszystkiego, świeża instalacja Windowsa, nowe chłodzenie, tak, muszę pamiętać, żeby zdjąć folię, wiem, że wielką frajdę wam to sprawia, więc tak, będę zdejmował folię, hej, śmieszne, że hej, normalnie boki zrywać, dosłownie, z frustracji mam ochotę chwycić się za biodra, wyrwać sobie skórę i wyrzucić ją do śmietnika. Cyk, 4600. No nieźle zarabiają te biznesy. Jeżeli będę potrzebował jakiegoś hajsu, po prostu będę sobie przewijał czas i próbował to ogarnąć. Dobra, kończymy w naszej willi, moi drodzy. Ja dziękuję wam za oglądanie odcinka. Jeżeli się wam podobał, zostawcie lajczęsa. A ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.